Cześć, witam Was na kanale Videoblog Tech. Dzisiaj test, recenzja i prezentacja RTX 3060 ze stajni Aurusa model Elite, na który Was serdecznie zapraszam. Muszę Wam się przyznać, że ta karta jest dosyć długo u mnie, ale w końcu doczekała się swojej kolejki na test. Wykorzystywałem ją do tej pory jako kartę testową na różnych platformach, przy okazji testu na przykład w pamięci RAM, albo samych płyt głównych. Ale w końcu nadeszła jej godzina, i dzisiaj przed Wami test tego RTX'a 3060. Nie można powiedzieć, że za późno, bo RTX -y 3060 są cały czas w sprzedaży, o ile są dostępne w jakichś tam rozsądnych cenach, ale o cenach i dostępności kart nowych nie będziemy się dyskutować. Wszyscy wiedzą, jak wygląda aktualnie rynek kart Natomiast dzisiaj skupimy się na tym 3-slotowym. RTX 3060 od Aurusa wersja Elite 12 GB pamięci VRAM na pokładzie. Tak jak pewnie słyszeliście, trzy sloty, czyli karta duża i potężna. O wiele potężniejsza niż przeważnie RTX 3060 wyglądają i możemy je znaleźć na rynku. Zauważcie, że PCB tej karty kończy się mniej więcej tutaj, w momencie, gdzie zaczyna się okienko dodatkowej wentylacji. Dlatego też. Ten system chłodzenia jest taki troszeczkę overkill dla tej karty, ale nie bez powodu. Jak zobaczycie później w testach i w podsumowaniu, temperatury i wydajność tej karty mają dużo wspólnego właśnie z chłodzeniem, które dobrał tutaj Aurus. Trzy wentylatory, środkowy kręc się przeciwstawnie, one mają wzmocnione łożyska. Grafenowo-fluidowe, które zapewniają ponad dwukrotnie większą żywotość niż standardowe, są używane w wentylatorach kart graficznych. Zasilmy ją wtyczką 8 plus 6 pin. I karta chudzona jest trzema radiatorami. Pierwszy jest mniej więcej na tej wysokości, taki malutki, drugi jest nad rdzeniem graficznym i trzeci nad sekcją zasilania i on biegnie nam aż do samego końca karty, wydłużając ją o jedną trzecią mniej więcej. Radiatory są aluminiowe, przez nie przebiega pięć grubych, miedzianych hitpi'ów, cztery z nich przechodzą bezpośrednio nad rdzeniem graficznym mając za zadanie polepszyć jeszcze odprowadzanie ciepła z samego procesora graficznego backplate, ładny, zeszczotkowanego aluminium, tutaj na dole. Nie pomaga on w odprowadzaniu ciepła z karty graficznej, nie łączy się tutaj, widzę, termopadami z żadnym elementem PCB tej karty, więc stanowi tylko i wyłącznie element dekoracyjny. RGB jest jakżeby inaczej. Na górze podświetlany Aurus. Tutaj pojawiający się napis fan stop, fan start. I wentylatory. Wentylatory we wnętrzu swoim mają takie od strony radiatorów mają takie rigi, które są podświetlane. Nie same wentylatory, tylko te rigi wewnątrz tych wentylatorów są podświetlane. Yy, możecie zobaczyć na załączonym obrazku. W tym momencie widać standardowy efekt RGB kart Aurusa, serii Aurus z drugiej i trzeciej generacji. Natomiast yy, oczywiście jest w pełni kustomizowany, w zależności od tego, czym dysponuje nasza płyta główna, jakimi efektami albo czym dysponuje i jakimi efektami oprogramowanie Aurusa, które sobie zainstalujemy które sobie tam skonfigurujemy. Aurus Engine, za którego też pomocą możemy podkręcać tą kartę graficzną. Cztery wyjścia wideo, dwa DisplayPorty i dwa HDMI. HDMI 2.1, DisplayPorty 1.4a. Karta ma też Dual BIOSa. Tutaj na grzbiecie, zaraz koło wtyczek zasilających, mamy takiego dip którego przełączamy sobie przed włączeniem komputera. Możemy wybrać profil OC, czyli ten, który jest fabrycznie ustawiony, DIP jest ustawiony fabrycznie w tym położeniu, albo tryb silent. Tak naprawdę yy, nie różnią się między sobą te dwa tryby taktowaniem samego rdzenia, ani pamięci karty graficznej, różnią się tylko i wyłącznie krzywą wentylatorów, którą producent Zdecydowanie obniżył w Biosie silent. Ale tak naprawdę w tej to nie ma żadnego znaczenia, ale o tym też za chwileczkę przy testach głośności i temperatur. Taktowanie rdzenia 1867 MHz fabrycznie, dostajemy w tej karcie, czyli jest to o 90 MHz więcej niż fabrycznie mają ustawione karty. Referencyjne Nvidia 3584 rdzenie KUDA, traktowanie pamięci VRAM 15000 MHz i jest jej 12 GB, jak już wspomniałem, GDDR6 na 192-bitowej szynie. Oczywiście PCIe 40x16, a wymiary samej karty to 296x177x56 mm. Sugerowana moc zasilacza 650 W, a producent po zarejestrowaniu na stronie Aurusa udzieli nam dodatkowego roku na tą kartę graficzną, czyli mamy razem 4 lata gwarancji, co jest notabene ewenementem na rynku kart graficznych, rzadko który producent udziela 4-letniej gwarancji na swoje karty graficzne. Skoro wiemy już o najważniejszych cechach, o wyglądzie, o future'ach tej karty graficznej, to przejdźmy do jej szybkich testów. Zacznijmy od Fire Strike'a tutaj mamy łącznych 10599 punktów, z czego 10888 to graficzne, a Physics Scores, czyli procesora 31123 i standardowy Fire Strike 21809 punktów, z czego 23212 punktów graficznych. Time Spy 9597 punktów. Total i 965 graficznych, CPU 14387, Port Royal 5363 punkty, co pozwoli teoretycznie zagranie w rozliczności 2K w Battlefield 5 z FPS-ami powyżej 85. Test Nvidia DLSS z wyłączonym 24 klatki na sekundę, z włączonym 61 klatek na sekundę. Taka jest różnica tutaj przy użyciu DLSS-a 2.0. I wyniki w grach, czyli to co Was zapewne najbardziej interesuje. Wiedźmin 3 Full HD 106 fps średnich, 2K 79 fps średnich i też spokojnie zagramy może nie w płynnych 60, ale już w 46 fps średnich w rozdzielczości 4K, również przy ustawieniach ultra z włączonym HBAO Plus, więc tak naprawdę na ustawieniach Uber nie widzimy na trójki. Cyberpunk, i tu się zrobi ciekawie, bez włączonego RT, Full HD możemy się cieszyć 73 klatkami średnimi. W 2K już jest to 46 klatek średnich, natomiast w 4K, no niestety na tej karcie jest niegrywalne. Znaczy, grywalne. Ale nie płynne. Natomiast po włączonej technologii RT, czyli siedzeniu promieni ustawionym na średnią i DLSS ustawionym na balans, Full HD mamy 64 FPS średnie, w 2K mamy 44 FPS, no i 4K nadal pozostaje niegrywalne. Kingdom Come Deliverance z teksturami HD, ustawienia bardzo wysokie, Full HD 111 FPS średnich, 2K 74 FPS średnie i też 4K możemy zagrać, jeżeli ktoś jest wyznawcą 30 FPS. Jako płynną granicą 36,9 FPS średniego. Oczywiście maksymalne są dużo wyższe, ale maksymalnie nie ma co się sugerować, więc tutaj na średnich i 0,1 się skupmy. Red Dead Redemption 2, tekstury Ultra, jakość zrównoważona, bez włączonego DLSS Full HD 92 FPS. 2k 67 FPSów średnich oczywiście wszystko mówię i 4k nawet udało się uda się bez problemu pogać w 401 średnich FPSach z włączonym DSS już mamy Full HD 100 FPSów średnich w 2k 88 FPSów średnich i 4k FPSy skaczą nam o prawie 15 w górę do 56 FPSów średnich więc bardzo fajnie Valhalla Ustawienia ultra Full HD 66 fps, 2K 56 fps i w 4K, podobnie jak w Kingdom Come Deliverance. 36 FPS, więc jak to komuś to nie przeszkadza i uznaje 30 FPS za płynne, to jak najbardziej może sobie pograć. Watch Dogs Legion bez włączonego ray tracingu, ustawienia wysokie, Full HD 101 FPS, 2K80 FPS i 4K46 FPS, więc wszystko jak najbardziej grywalne, a z włączonym ray tracingiem ustawionym na średnie i DLSS ustawiony na zbalansowany, Full HD 102 FPS, -y, 2K78 FPS i 4K48 FPS. FPS-ów mamy średnich, więc też jak najbardziej do pogrania. I moi drodzy, dzięki temu przekonujemy się, że to jest wspaniała karta do rozgrywki w Full HD i w rozdzielczości również 2K. I też w 4K, jeżeli jesteśmy w stanie zejść troszeczkę z suwakami, to w większości przypadków też nie będzie problemu z pograniem na tej karcie graficznej w rozdzielczości 4K. Ale zobaczmy, jakie jest z jej temperaturami, głośnością, kulturą pracy i też możliwością podkręcania. Zacznijmy od testów na ustawieniach fabrycznych, stokowych. Karta tutaj bustuje do 2002 MHz mniej więcej na podsporze graficznym i osiąga maksymalną temperaturę, uwaga, 54 stopnie przy hotspocie 65 stopni, więc ta temperatura jest bardzo dobra. Praktycznie większość RTX osiąga takie temperatury w spoczynku, a tutaj mamy pod pełnym obciążeniem karty graficznej. I głośność całej platformy około 43 dB, ale wierzcie mi, że mój układ chłodzenia cieczą i wentylatory pracujące na 800 obrotów, co prawda jest ich 8 i pompa, ale są słyszalne, pracują głośniej niż ta sama karta graficzna i jej wentylatory w stresie. No i OC, udało mi się ją dłubnąć stabilnie na 120 MHz więcej na rdzeniu graficznym i plus 700 MHz więcej na pamięciach VRAM, co uważam za niezły efekt, szczególnie, że ta karta... Już jest też bardzo mocno fabrycznie podkręcona, więc te dodatkowe 700 MHz na wiramie nam większą różnicę niż te 120 MHz na procesorze graficznym. I przy tych nastawach karta osiągała 2152 MHz w teście syntetycznym na procesorze graficznym, a jej temperatura. Zimna, 56,5 stopnia, rewelacja przy hotspocie spocie nieco cieplejszym, 67,4 stopnia Celsjusza. Wentylatory pracowały, jak widzicie, na 1800, prawie 1900 obrotów, natomiast karta nadal, jak widzicie na załączonym obrazku, pozostawała praktycznie bezgłośna. Niewątpliwą zaletą tej karty graficznej jest jej boost, który utrzymuje się na wysokim poziomie. Boost trzeciego poziomu, trzeciego levelu, czyli ten najwyższy boost, który przeważnie widzimy tylko chwilowo, a później on znowu spada do boostu drugiego poziomu podczas rozgrywki. Tutaj utrzymuje się praktycznie cały czas na bardzo wysokim poziomie, na najwyższym z możliwych poziomów. Dlaczego? Ponieważ to chłodzenie, ten overkill chłodzenia na tej karty graficznej z tak niewielkim PCB, które tutaj jest zamontowana, zdaje swój egzamin. I przez to, że karta jest bardzo chłodna, to ten boost może być utrzymywany bardzo, bardzo długo. Zobaczcie na przykład Assassin's Creed Valhalla, gdzie ten bus utrzymywał się praktycznie przez cały czas na poziomie 2025 MHz. Przy temperaturze karty 55 stopni Celsjusza. Więc uważam, że to naprawdę dobry, nawet bardzo dobry wynik, bo kupując tą kartę. I to jest wynik bez bezpodkręcanej karty na ustawieniach stokowych, bo kupując to, tą kartę, praktycznie ona pra, cały czas pracuje na maksimum tego boosta, więc nie musimy się tak już praktycznie za bardzo przejmować o tej karty graficznej, ręcznym OC. Tej karty graficznej. Ode mnie otrzymuje moją rekomendację moi drodzy, bo to naprawdę udany, duży produkt. Jedynym minusem, do którego się mogę przyczepić, to jest to, że, na, że zajmie nam trzy sloty w naszym komputerze, więc nie, sta, nie wstawimy je za bardzo do ITX-owych obudów, bo slotówki tam wchodzą bez problemu, nawet na długość do większości. Natomiast no, jest coś za coś, więc w tym wypadku ten overkill chłodzenia przekłada się na bardzo niskie temperatury, bardzo dobrą kulturę pracy wentylatorów i na to, że ten boost trzeciego poziomu, jest naprawdę utrzymywany bardzo bardzo długo praktycznie podczas całej rozgrywki możemy go zobaczyć na naszym ekranie więc kata pracuje non stop pełną parą ona kosztuje w tym momencie, ciężko mówić o cenach, ale w momencie produkcji tego materiału filmowego ona kosztowała 3700 zł. Link do Morele.net pod filmem w opisie znajdziecie, więc możecie sobie kliknąć, tak samo jak znajdziecie tam link do mojej platformy testowej, na której wykonywałem testy tego egzemplarza karty graficznej od Aurusa RTX 3060 Elite. I o tyle, mojej drodzy, z tego testu, recenzji i prezentacji tego potworka, która bardzo dobrze sprawuje się w grach. Bardzo ładnie bustuje, jest chłodna, cicha i jest jedną, wbrew pozorom, jest jedną z tańszych RTX-ów 60 które możecie kupić. Nie najtańszą, ale jedną z tańszych, które możecie kupić na rynku. Więc jeżeli ktoś szuka, ma budżet, to zdecydowanie polecam. O tym to tyle. Dzięki serdeczne za oglądanie, trzymajcie się i poznałem Was w Tech. Cześć!